jak rotunda, to jesteśmy w Warszawie. Rechodupki, Warszawa, Państwo zobaczą. Warszawa w Śródmieście, Pałac Kultury, Marszałkowska i zwykle jak co, jak przemarsz LGBT, to przez centrum Warszawy. Najpiękniej to było, jak trasą WZ się szło, się jechało. No ochocie nie, nieciekawie. Przez Pałac Prezydencki, przez całą tę linię Mysią i było wykazane, że zapraszamy też Was od kapucynów, bo wśród Was też pełno jest gejów i lesbijek, proszę Państwa, o tym się nie mówi, no bo jak żeby mówić. Czegoś takiego to nie ma u Świadków Jehowy. No bo to wiecie Państwo, komu by to zależało Boga oszukiwać, a w tych religiach wielkich, to oni praktycznie w Boga nie wierzą. Tak jak Żydzi kiedyś już, gdy żył Jeremiasz, Ezechiel, w Boga nie wierzyli, bo robili w ciemnościach, mówili, że Jahwe tego nie widzi, bo Jahwe opuścił ten kraj. Była prostytucja świątynna, różne obrzydliwości ziemi się działy, a lepiej, żeby oni robili, ci kapłani, to co do nich należy, a oni jednak nie robili. Warszawa Moherowa tu jest. No i teraz ta linia Mysia, gdy o sobie się dowie, że pełno jest, jak to mówią, chcieli wykrakać jakiegoś pedała, jakichś pedałów, to wśród księży jest najwięcej. Mówią, że w Smolnym, na terenie dzisiejszej Białorusi, w tym Instytucie Smolnym były i lesbijskie, lesbijskie wibracje, lesbijki były, homoseksualiści, a nawet sam Musorgski, że był homoseksualistą i że oni mu pomogli.